Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu, a w nim jego mieszkańcy. Czy ich przybywa w chwili pandemii koronawirusa? Razem ze strachem, który pojawił się u właścicieli zwierząt, że mogą zarazić się od swoich pupili koronawirusem, możliwe jest zwiększenie się ilości zwierząt bezdomnych czy zwierząt oddawanych do schroniska. Ale jak tak naprawdę wygląda sytuacja? Jest ze mną kierownik Dorota Skupińska. Witam serdecznie. Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja w schronisku? Czy zwierząt przybywa? Przybywa tyle co zwykle, ale akcja czipowania bardzo pomaga. Notujemy w tym momencie najniższe stany od kilku lat zwierząt, które u nas są. Aktualnie mamy 40 kotów i 90 psów. W tym miesiącu przyjęliśmy tylko jednego kota oraz 4 psy, z których 2 zostały odebrane, bo miały chipy. Są przygotowane również specjalne miejsca w ogrodzie zoologicznym dla potencjalnych zwierząt, które mogłyby być tam przekazane od właścicieli, którzy na przykład są na kwarantannie. Czy tutaj w schronisku też macie takie miejsca? Czy te miejsca są zapełnione, czy na chwilę obecną jest spokój? Ze względu na taki niski stan, że tak powiem, zwierząt, nienotowany od lat, właśnie mamy dużo miejsc wolnych. Dużo to wcale nie oznacza, że możemy zapełnić go tymi zwierzętami typowymi z kwarantanny, że tak powiem, ludzkiej, ze względu na to, że zawsze przychodzą do nas zwierzęta bezdomne lub porzucone. I dla nich musimy być przede wszystkim otwarci na ich przyjmowanie. Koronawirus pojawił się w naszym życiu stosunkowo niedawno, a zwierzęta są w nim od zawsze. Więc pamiętajmy o nich w tych trudnych chwilach i dbajmy o te zwierzęta i pomagajmy schroniskom i wszystkim tym instytucjom, które zajmują się bezbronnymi zwierzętami, a właśnie w tym momencie potrzebują najbardziej naszej pomocy. To jest sprawdzian z człowieczeństwa, jeden z wielu w tym trudnym momencie i od nas zależy, jak go zdamy.